A, tam głupoty gadasz. No znowu Krumej taki zasrany. Ja pierdzielę. Dajcie mi trochę pograć. Śmierdzący Krumej. Jak mnie zabiją, to idę po zupę. No to tak. Zachę widziałem, kurwa. Z racji tego, że ja już nie wiem, co która klasa robi. Zostawcie go znowu. No Zacha spierdzał. Zacha zabił i uciekał na kamuflażu. Zabił Mandzia i spierdzał. Już wiem, ale... że nie ma sił w nogach i się odkrył. Ja no. Tylko nafcie mogę potem. A, czyli był zakamuflowany jakoś innego, tak? I uciekał. Zaufajcie, nie, dla mnie, że to Zacha. Skoro nie działa kamuflaż. Nie, działa był kamuflaż. Zacha na 100%, tak. Ale działa kamuflaż. Jak... działa kamuflaż z nie, szarymi, nie, tak? Nie, 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 nie mieszkam w Polsce. No? Tylko ale teraz jestem w odwiedzinach. W moim odczuciu jest to Zacha. Spierdziela przede mną, ale na granicy wizji go znalazłem. Trzy osoby były generalnie przy ciele. Ja podejrzewam, że Zacha jeszcze jedna osoba. Ta jedna osoba w ogóle spierdala, jakby wiedziała, co się dzieje. To jest ciekawe. No ale Zacha goniłem po palcach i wydaje mi się, że to może być Zacha. Dobrze. Gdzie ciało? Bo goniliśmy go razem. Dobrze. Gdzie jest ciało? W adminie. Tam, okay. gdzie można sprawdzić, czy ktoś dobra, to jeszcze chyba Nexę bym mógł czyścić z tej rundy. Dobrze, no. To ja chcę wam tylko powiedzieć, że ja siedzę na ponsach i to był morfling. Możecie mnie śmiało wywalić, natomiast bądźcie przekonani, że macie morflinga albo ktoś intował. Radzę zawsze przypilnować kogoś dłużej, za rączki przypilnować, bo może się odwinie z powrotem z morflinga. No ja bym chciał tutaj właśnie zasugerować, że ja, jak zobaczyłem ciało, to biegłem za tobą tak długo, aż zobaczyłem twój nick, więc nie, nie ale w sensie to nie byłem ja, ale więc tak, nawet mi jest ciężko się po prostu w to... Ja autentycznie teraz robiłem asteroidy na weponsach. To było pierwsze zadanie, które robię od całej gry. Mergani widział, jak zbiegałem z lewej strony i tam zostałem. Natomiast mówię, no to długo robiłeś te asteroidy. Znaczy już wam powiem. Widzicie w trzy osoby mojego klona, dlatego też tym bardziej ja, jeśli jestem sam w weponsach, to w ogóle nie mam alibi. Natomiast jedyne, co mogę wam przekazać, to jest to, że macie w takim razie morflinga i z waszej trójki możecie ewentualnie siebie potwierdzić, że to nie jest nikt z was, tylko faktycznie jakiś morfling inny. Dlatego też, śmiało, jak chcecie, możecie mnie wywalić i macie potencjalnie z pozostałych pięciu ale osób. On, jest, on ma pozostałych... takie, że on czekajcie. Gada mądrze i nikt go nie będzie podejrzewał. No tak, ale jeszcze natomiast pozostałych pięciu... Nie, no tak, mogę skończyć teraz, jak ja przynajmniej wypadam? Jak mogę? Dziękuję. Z pozostałych pięciu osób w takim razie pamiętacie o tym, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest dwóch impostorów. No tak, możliwe, że Zacha jest, tylko teraz tak mądrze nas przegadał. No właśnie, on przegadał. Patrzcie, ile on gadał. Mógł to być Zacha, tylko przegadał. Ale, i ale Multi, słuchaj. Było 40 gra sekund. Gra się rozpoczęła, żegnam. Toksik. Do mojego Zaszki, tak? O, Multi, kurwa. O. Kurczę, głodna już jestem trochę. Dobra, to nie będziesz raczej ty, Mergani. No nie. Chociaż późno z tym reportem. Ej, przepraszam. Mieliśmy dwie osoby, które wybiegały. Jedną byłem ja i... A drugą był? Zaczekajcie, ja chcę, żeby druga osoba przemówiła. Niech ta osoba sama weźmie głos, nie chcę cię wyjaśniać głośno. No, zobaczymy, co masz do powiedzenia. Ale... Nie, ty, no kurwa. Pałszczam. Zacha w sensie? Ej, no i dobra, no czekaj. Bo ja nie słucham, przepraszam, jeszcze raz. Osoba milczy, on szybko kmini. Siema, Seweryn. Słuchajcie, Rajon zawieł w tym, gdzie się tak puszcza piana. Para. No. Ja wszedłem i pod koniec miesiąca wracam do barcy. A on był kamuflowany i ten czas płynął, więc by nie uciekł. Więc zwyczajnie obstrzał zbroję i zaczął uciekać w drugą stronę i go goniłem pod sam koniec. I to jest Rajon. Proszę cię teraz twoją wersję. Przecież mnie tam nawet nie było. Okej, okay, no to to jest wersja, którą wymyślał 10 sekund. Także zajebiście. Zajebiście bym wymyślił. No, genialny jesteś. No słuchajcie, tak jak w poprzedniej rundzie sugerowałem mocno Zachę i tak samo go śledziłem. Ja jestem teraz stary w adminie. Jeszcze ja szedłem z weponsów. Nie, dobra, szedłeś z weponsów. Nie szedłeś z weponsów. Kłamiesz. Ja okay. Kłamie, dziękuję, kłamie. Nawcia się gdzieś minęła. Pomiędzy weponsami, a co jest wyżej? Te dwa. Nie te macie tam, bo ja byłam cały czas tam i biegłam do admina. Ale chodziłem stamtąd. Nie. Słuchajcie, przebieg z pryszniców pod murek, w ogóle bieg tak losowo, byleby mnie zgubić, obsrany. No ale jak już wpadł, zaczął się losowo ruszać, to już ale nie miał znaczenia. Ale co ty, Bartek, gadasz? No zobaczycie, jak gdyby sugerowałbym, no, że... Nie, no okej, okay, no jakby, jeżeli tak uważacie, to spoko, no ale mnie a tam widział nie widział ktoś jeszcze, czy nie bardzo? Ja jest jeszcze kogo, martwy ale... Bloody, który też się wysypał w tej rundzie, nie? Aha, właśnie, tak. A, bo, no. Czekaj, to ile osób? Poczekajcie, no, momencik, a gdzie znaleźliście ciało i kto to powiedział teraz? Ja. Co? Zacha. Okej, okay, sugerowałbym, że jeśli Zacha wie, że jest drugie ciało, okej, okay, ale on mógł w sumie znaleźć, że to było ciało chyba
Nexę. Okej, rozumiem. Nie, nie, Bartosz, ja razem z Merganim wbiegłem do tego specimena, ja zgłosiłem ciało. Nexę. Jasne, jasne. Ja tylko... minąłem ciebie i minąłem dwie osoby biegnące, dlatego od razu spytałem o dwie osoby, które biegły. Ale leży dwie osoby. Jakby bardzo byłoby fajne, 200 IQ play, jeśli faktycznie wy byście razem udawali, że się trochę nie dogadujecie i jesteście impostorami. No to nie, to możesz mi zaufać. Jestem przekonany, że w waszej dwójce jest jeden impostor, co wskazywałoby, że jakby drugim impostorem może być Nawcia, Jan Kmuti albo Sadowski, z czego Nawcia też Rejona teraz wywalała. Dlatego też potencjalnie może być to Mucik i Sadowski. Nie, nie ma problemu, Dominik już. Z jakiej racji? Widział mi ktoś w ogóle tej rundzie? Dzięki za piątkę. Wiemy w ogóle, gdzie jest. Wróćmy do istotnej kwestii, bo zagadałeś i odeszliśmy od Rejona. Ale o, dobra, dziękuję. To jest... Bartosz, ale to już był pewniaczek, no co ty. Dobra, dobra. Nie, nie. Syweryn! Że ty kurwa znowu subgifta masz? Ile ty miałeś punktów? Nie, oddaj sobie Syweryn. Syweryn, a nie, to Wigwig. Syweryn, oddaj sobie. Ej, widziałem sam siebie teraz. Dziękuję, Dominikiusz. Widziałem sam siebie. Wytyfy, a ktoś ma taką rolę. Ej, co? Nie żyje? Nie żyje Zacha. Ej, dobra. I tak, tylko Zacha. Dobra, dwóch sasków i nie pytajcie dlaczego. Ja tylko powiem, że jestem inżynierem. I MRGH jako Mergani albo Jak Multi. To jest jeden z was. I teraz to nie jestem ja, to nie jestem ja. No dobra, ale to jakiś... Dobra, co? Dziękuję bardzo, Dominiku. Nie, kto kiedy był ostatni raz multi widziany? Takie info szybkie, quick for me. Ktoś go widział w ogóle? No, słucham. No nie. A, no to nic, nieważne. Na kogo zagłosowałeś, Bartosz? Na mnie oczywiście, bo Bartosz mnie nienawidzi. Nieprawda, dlaczego tak myślisz? Oczywiście, że tak. A czy tak i tak? Tak i tak, jakbyśmy wygłosowali Multiego, to jeszcze mamy 4 osoby, ale ja problem mam taki, że nie widziałam. No spoko, możemy to skipnąć, ale w moim odczuciu, no zakładając Nawcie, że ty jesteś czysta, a tak założyłem, nie wiem, kupiłeś moje zaufanie, no Sadowski sam siebie, kurde, imposteruje. Widziałem się, no bo ktoś mi się przebrał za mnie, kumasz? Sadowski to nie może być. Nie możesz być, dlatego że jesteś inżynierem. Ja nie mogę być, bo jestem czysta. Czyli w takim razie albo Mergani. Nie, ale uwielbiam zawsze argument. Ja nie mogę być, ponieważ jestem czysta. No ale multi. Przecież, nie, ja rozumiem, ale przecież rozumiem, w żadnej gierce, w żadnej rundzie nie byłam sus. Dobra, czyli mamy dwie opcje. Mergani albo jak multi, tak? No to teraz to się wyjaśni. Zaufajcie mi. Ja to wyjaśnię, dobra? Wyjaśniam to teraz. Skip to. Ja to wyjaśniam. Nie, strzelaj w multi. Ja to wyjaśniam, ja to skipuję. Strzelaj w Multiego i najwyżej odwalisz Merganiego. No nie! Doktor tego, dyplomacji, Sadowski. No i nice! Dobra. Wyjaśniłem. Ja się zastanawiałem, czemu do tego nie doszedłeś, ponieważ widzisz, że multi reportuje i... A widzisz przed chwilą drugiego siebie nad ciałem, więc... Ja powiem tak, ja nawet sam nie wiedziałem, że to ja zreportowałem. A ja nie wiedziałem, ale nie, chodzi o to... Ty, ja nie zwróciłem uwagi ty, na to. Ty, faktycznie! Ale kto był? Czekajcie, kto był? Proszę, kto był, bo ja nie byłem... No multi był. Kto był w Barteczku? Odstrzeliłem go, bo ja byłem szeryfem i ja biegnę za... Biegłem za sobą, żeby sam siebie odstrzelić, kumasz? No dzisiaj jestem trochę zmęczona, no bo nie śpię tyle czasu i tak... O! Mandzia, 10 sekund temu, kto obok ciebie był? 10 sekund obok, to przez dużą ilość osób przebiegaliśmy z Bartkiem. Kurczę. Blady skakał do Wenta w toalecie. Nawciak to skakał do Wenta. Blady skakał do Wenta. To nie może to być Blady, bo ja jestem inżynierem. Oj, kłamie. Dobra, to generalnie nie, tak. Teraz. Mandzio dostał klapsa na dupę i klapsa na dupę się zaświecił, że ktoś mógł walnąć. Na pewno Blady skakał po Wentach? No, tak mi się wydaje. W sensie... Wydaje mi się, że... Może, ja jestem inżynierem. To musi być tak to impostorem. Bartosz kłamie. To nie jest najlepszy sposób, Bartosz, żeby się tłumaczyć. Mandzio, bo w tym momencie... cały czas było obok ciebie? Bo w tym momencie... Nie, ja z Bartoszem się trzymałem od samego początku za rączkę. Jakbym miał mi skręcić kark, już miał 30 okazji. Nie, wiesz to, Nexę po prostu chciał Bartosz rąbnąć Mandzia, jak już, ja i Mandzio go broni pewnie. Ja już wiem, co jest no. No, Mandzio go broni, no, bo nie chce, żeby... Nie, oni mogą... Nexę plus, oni mogą... Mandzio, pytanie, właśnie.
zapytać, tak, zapytać. Halo, czy wy teraz biegliście obok tej rakiety takiej? No, ja, biegaliśmy, tak. Nie nakręcili zepsu. No to ja widziałem Bartosza i Mandzia, bo wybiegałem stamtąd. No, no to super. Razem, ale moment, Bandzio. Jeszcze widzimy chyba Nexę w tym wszystkim. Mandzio broni Bartosza po prostu. Wróćmy, no. Proszę, wróćmy do tego, że to jest Bloody, nie może być inżynierem. Bartosz, to nie jest najlepsze tłumaczenie się, bo jeśli potencjalnie by mnie wygłosowali, a nikt nie będzie naprawiał reaktorów, no to dowiedzą się, że to jednak nie, że jednak kłamałeś. Dobra, to ja jeszcze raz tylko powtórzę, co się wydarzyło. Mandzia ktoś jakieś 10 sekund temu próbował zabić. Ktoś przebiegał w adminie obok nas. Co to był? To ty Rajon byłeś? Nie, no dajesz teraz o tak. Dzień, to brzmi jak Mandzio, Mandzio broni, jest, co nie? Bartosz trochę zepsuł teraz, bo... Nie, no Mandzio tak nie mówi normalnie, na pewno jest Jaster. A może być Jasterem? Dobra, to nie musimy wygłosowywać. Nie, skip. Nawet jak Bartosz jest inżyniera fejkowego. Dobra, go skip. Przepraszam, że dałem mu tarczę. Ale kto nie skipuje? No tak, dwóch impostorów i glitch. No Mawcia, no zastanów się, kto nie skipuje, kto zagłosował na mnie? Nie, ale bez przesady, no przecież to jest głupota. Ewentualnie Mandzio. O kurwa! Nie! Nie! Czas kogo zabijam? Dobre, Nawcia! Sadowski, brawo! Dziękuję, że mnie zabiłeś! I... Nawcia mnie nastukała i potem co staliście czas i dzięki temu, właśnie, że nie dlatego, że Time Lord mnie uzdrowił! Dziękuję bardzo! Potężny Time Lord znowu uderzył! Ej, dobra, ja chciałem przeprosić Bladiego, kłamałem. Nie jestem inżynierem. Wiemy. Nie, no serio, kłamałem. To ja teraz nie mogę wierzyć, że to nie ty mnie zabiłeś. Nie, to na pewno jest Nawcia. Nie, to jest Sadowski, on mnie zabił. To jest Nawcia, nie, Nawcia mi wbiła Sadowski, w serduszko. Prosto w moje serce dostałem igłą. Ja dostałam w dupkę. Aż mi się przebiła na drugą stronę. Nie, no Sadowski. Słuchajcie, Sadowski mnie zabił. Czy nie? Misja duszenie? Duszenie. Sadowski mnie zabił. Ja chciałem tylko powiedzieć, że generalnie cały mój ekran przez pół gry świecił się na zielono i wydaje mi się, że na 100% nie mógłbyś to Bartosz. Nie, przy mnie jeszcze stał Rajon. Jeszcze przy mnie Rajon teraz stał. Ja specjalnie kupiłem Mandzio, żeby zejść z podejrzeń, ale... Kim jestem? Gitę. Sadowski swoją strzykawę, Sadowski swoją strzykawę w dupę mi wbił. Nie mogę, nie wytrzymam. Sadowski, ty jest zbijany. Dziękuję, w sensie igiełkę, o tym mówię. Tak, igiełkę. Tak, tego twojego teścia. No ty mówisz. Zarzuty o narkotyki, nieźle. No nie mogę, głupi Time Lord. No nie wytrzymam, no. Jeszcze Bartosz mówi od całego początku, że Blady nie może być, no. Nie wytrzymam. No nie umiem kłamać, no co mam zrobić. Bartosza nie wywalili, bo spepedził.